Witam. Ja chciałam dzisiaj się podzielić świadectwem nawrócenia. Oczywiście gdzieś tam jako dziecko wychowywałam się w takiej rodzinie, gdzie zawsze czegoś brakowało. Nie? Nas było czwórka dzieci. Rodzice raz mieli pracę, raz nie mieli pracy. No i wszystko było ładnie, sielankowo, wesoło, dopóki tata nie stracił pracy na całkiem. No i gdzieś tam jakby okazało się, że zaczął pić, nie? I jakby pogrążył się w tym alkoholu. I przez to, że był w tym alkoholu, to jakby zaczęły się awantury, kłótnie, różnego rodzaju przemoc w domu. Głównie słowna, ale także fizyczna. I w pewnym momencie gdzieś tam po prostu moi rodzice znaleźli Jezusa i mój tata się nowo narodził. Moja mama mówiła, że też chce z nim chodzić do kościoła. No i tak chodzili jakiś czas. My też chodziliśmy do kościoła zielonoświątkowego. I po pewnym czasie jakoś tak się okazało, że jednak nie chcą być razem. I się rozwiedli. Najpierw wzięli chrzest wodny, a potem się rozwiedli. I tak gdzieś po prostu my, jako dzieciaki, dorastaliśmy bez taty. I potem jakoś tak zawsze było, że naszej mamy brakowało w domu, nie? Bo pracowała nadgodziny, nocki, czasami ciągnęła dwa etaty. No i tak chciała nas utrzymać, ale przez to jej nie było. I gdzieś tam ta więź została zerwana. Więc my jako dzieciaki się trzymaliśmy razem. No, na mnie jakby spadła największa odpowiedzialność. Musiałam się zajmować domem, siostrami, siostrą bliźniaczką i młodszą było 2 lata. Więc taki trochę paradoks, ale niestety tak to wyglądało. Więc oprócz tego jeszcze zajmowałam się domem, tak? Czyli prałam, sprzątałam, gotowałam. I to wszystkie podstawowe rzeczy, które się w domu robi. No, siostry jakoś nie chciały mi w tym wszystkim pomagać, a mama stwierdziła, skoro jesteś najbardziej odpowiedzialna, no to musisz się tym zajmować. Więc przez to też zamknęłam się w sobie, uciekałam z różnych problemów. Nie miałam się też za bardzo komu zwierzyć i komu cokolwiek powiedzieć o tym, co przeżywałam. No i gdzieś tak w wieku gimnazjalnym okazało się, że mam wadę serca. I to jest dość poważna wada i musiałam mieć operację. Więc gdzieś tam potem zaczęły się jeszcze problemy tego typu. Potem jeszcze jacyś chłopcy doszli, tak? Wiek nastoletni. Więc gdzieś tam jakiś mi się podobał, potem mi się nie podobał. I tak jakoś z dnia na dzień jakoś szło do przodu wszystko. No ale gdzieś tam ten Bóg nie był w moim życiu. Mimo, że jako nastolatka wyszłam do przodu i powiedziałam w swoim sercu tą regułkę, tak? Wiecie, co mówią grzesznicy, nie? No to ja zostałam jakby z przodu, mówiłam tą regułkę, ale dla mnie Bóg nie był najważniejszy, nie był numerem jeden. A moja siostra bliźniaczka została w ławce i ona powiedziała to szczerym sercem i ona się wtedy na nowo narodziła. No a ja nie. Ja dalej sobie gdzieś tam żyłam, wiedziałam, że Bóg gdzieś istnieje, że gdzieś jest, że jest na pewno, ale nie był dla mnie, nie istniał dla mnie. Jakoś tak strasznie daleko było ode mnie. No i gdzieś tak, wiecie, no, zaczęły się problemy jeszcze z osamotnieniem, potem z odrzuceniem, potem jeszcze kilka innych doszło trudności związanych w szkole i tak dalej, i potem studia. No to więc wyjechałam na drugi koniec Polski. No bo spotkałam fajnego chłopaka, tak? No i stwierdziłam, okej, dobra, no to będziemy razem. A potem on się okazało, że mnie zdradzał przez pół roku, jak byliśmy w związku. No i zaręczyny jakby zostały unieważnione. No i zostałam znowu sama. I przez to, że zostałam sama, kolejne odrzucenie jakby pogrążyło mnie w kolejnych grzechach, tak? Polecałam jakby dalej. No ale gdzie Bóg? No, Bóg był zawsze ze mną, nie?
I właśnie w tamtym momencie, kiedy ja nie miałam możliwości, wiecie, za swoje pieniądze wynająć mieszkania, to przyszła kobieta i mi wynajęła motel na 2 tygodnie, nie? Nie wiem, czy była wierząca, czy nie. Pomogła mi. I ja wiem, że to wtedy Bóg mi pomógł, nie? Bo wiecie, Bóg też używa osoby wierzące i niewierzące. On może też ci pomóc w różnoraki sposób. No i wtedy wiem, że Bóg mi pomógł. I w pewnym momencie znowu wróciłam do cieszenia. No i tak jakoś próbowałam się odkuć. Znowu zaczęłam pracować. Znowu zrobiłam studia. Udało mi się skończyć licencjat. No i stwierdziłam, dobra, to wyjeżdżam do Wrocławia, tak? No i pomieszkałam we Wrocławiu 5 roku. Kolejne miejsce. I w tamtym miejscu znowu jakby zaczęło bardzo mocno działać, że gdzieś tam nie mam tych pieniędzy, nie? Żeby przeżyć. No gdzieś tam te takie problemy związane, dobra, no rodzice mi nie są w stanie pomóc. Ja nie jestem w stanie sobie pomóc, no to wiadomo, pracowałam jak miałam pracę. Jak nie miałam pracy, no to było różnie, nie? No i zdarzały się też takie sytuacje, że wiecie, że przez cały miesiąc jadłam jeden posiłek ziemniaki na przykład na obiad, nie? Więc no i biedę i sytość też mogłam doświadczać, tak? Więc wtedy poczułam, że trzeba się zwrócić do Boga. To było takie przynaglenie, bardzo mocne przynaglenie. Ale ja je odrzuciłam. Ja je odrzuciłam, bo stwierdziłam, że ja jestem sama, ja sobie przede wszystkim sama poradzę. No, to takie niewłaściwe zastosowanie. No i co? I stwierdziłam, dobra, no to jak już sobie poradziłam, to idę do przodu. No i znowu gdzieś tam wróciłam do Cieszyna po kolejnym przygodach w życiu. No i w międzyczasie miałam jeszcze 2 kolejne operacje na serce. Bo się okazało, że jedna nie wystarczy, że arytmia dalej się nie uspokoiła. No i po pewnym momencie tak przyjechałam do tego Cieszyna i mówiłam, dobra, no to teraz już zostaję tutaj zostać, nie? Gdzie ja będę uciekać? No i tak pracowałam z dnia na dzień, w sumie nie zależało mi na niczym. Pracowałam sobie w sklepie spożywczym, bo to najmniej odpowiedzialna praca. W sensie takim dla mnie, nie? Nie trzeba było odpowiadać za coś więcej. No i tak sobie żyłam z dnia na dzień. No i potem po jakimś czasie mówię, no dobra, trzeba iść na kontrolę, poszłam na kontrolę. I mówię, dobra, moja siostra wyjechała za granicę, mój brat wyjechał za granicę, moja druga siostra wyjechała za granicę, wszyscy mieli kasę. Wiecie, nowe ciuchy, jakieś tam, wiecie, auto sobie kupili, jakiś telefon fajny, nie? Ja też to chciałam mieć. No bo wtedy w sumie już dorosła, ale mówię, no chcę. No, auto bym musiała z 10 lat zbierać w Polsce wtedy, na tamtych czasów. Jak sobie to tak obliczyłam i mówię, no dobra, no to pójdę do tego lekarza, zobaczę, co mi powie. A on mi mówi, jest pani całkowicie zdrowa. I on mówi, że on sam nie dowierza, że to jest moje EKG. I ja wiedziałam, że to Jezus mnie uzdrowił. Wiecie, skąd wiem takie rzeczy? Bo jak się na nowo narodziłam, to przypominał mi te wszystkie sytuacje, w których ze mną był. On mi je pokazywał. I właśnie wtedy wiem, że Bóg mnie uzdrowił. Żebym ja mogła pojechać do Holandii, żebym mogła tam pracować i żebym mogła spotkać się z moim bratem. Mój brat z nami się nie wychowywał. On nie miał 8 lat, poszedł mieszkać do rodziny zastępczej, do mojej babci. No, rodzice z babcią byli pokłóceni ogólnie, więc nie mieliśmy kontaktu za bardzo ze sobą. Ja mówię, jadę, no, spotkam go. Nie wiem, jak wygląda, ale go spotkam, tak? Poszłam na recepcję i mi powiedzieli, w którym domku on mieszka. Podeszłam do niego i mówię, cześć brat, co u ciebie? On mówi, cześć siostra. I zaczął mi mówić na temat Jezusa, nie? On już był na nowo narodzony, się okazało, że już żył z Jezusem jakiś czas. I wtedy spędziliśmy święta wielkanocne razem, to było może 2 dni. Po czym on wyjechał stamtąd. No i zostałam znowu sama. I gdzieś tam znowu zaczęły się imprezy. Smutki. Jakieś tam odrzucenie. Więc spróbowałam zaleczyć
w sumie pozorną miłością, bo to nie była miłość. No i tam pozorną miłość, jak próbowałam zaleczyć, to oczywiście też się znajdował alkohol i w pewnym momencie też stwierdziłam, że spróbuję narkotyki, nie? No jak spróbowałam już te narkotyki, to mówię, no nie, jestem już dla mnie, tak? Bo dopóki jeszcze nie złamałam trzeciej mojej zasady, to jeszcze myślałam, że jestem gość, więc że jeszcze nie jest ze mną tak źle, nie? I gdzieś tam jako dziecko sobie założyłam, że narkotyki najlepsze wyjście nie wchodzić, seks po ślubie, no i alkohol nie będę jak mój ojciec. Oczywiście wszystkie trzy zasady złamałam, żeby nie było. I wtedy dopiero zdecydowałam, że jest ze mną jednak źle. I mój brat mnie zaprosił na grilla. I ja sobie wzięłam piwo, wiecie, jadę na grilla. I on mówi, no to musisz u mnie nocować i na następny dzień musisz iść ze mną do kościoła. Ja mówię, ale co ty, nie mogę zostać w domku? On mówi, nie możesz. A dlaczego nie mogę? Bo to jest domek, który wynajmuję i nie pozwalają, żeby ktoś obcy zostawał. Więc musisz jechać ze mną. Ja mówię, no dobra, no a ile to będzie trwać? Nieważne, jedziesz ze mną, nie? Ale ja nie chodzę do kościoła, o co ci chodzi, nie? A on mówi, no ale jedziesz ze mną, koniec dyskusji. No i pojechałam z nim i weszłam do tego kościoła i czułam się strasznie brudna, wiecie, taka zniszczona, taka osaczona, ale weszłam do środka i tylko to było moje odczucie. Oni tak patrzą na mnie, jakbym w ogóle była święta, nie? I ja tak mówię, jacie, oni mają coś takiego, co ja pragnę mieć. Ja poczułam obecność Ducha Świętego wtedy. I ja mówię, że ja chcę być taka jak oni. I to było pierwsze moje chcę. Potem mój brat znowu mi głosił Ewangelię i mówi, Jezus Cię kocha. I znowu do mnie młotkiem. Bo wiecie, bo niektórych można bardzo łagodnie, a nie niektórych trzeba młotkiem. I mój brat mówi, że ja byłam tą drugą osobą, że trzeba było walić młotkiem. No i on mi mówi, Jezus Cię kocha, to nie jest zrządzenie losu. Bo ja mówiłam, że to przypadek, że tu jestem. Mówi, nie, to nie przypadek. To Jezus chciał, żebyś tu była. To Jezus chciał, żebyś usłyszała dzisiaj właśnie, że On Cię kocha. To Jezus chce, żebyś Ty zrozumiała, że On jest Bogiem. Jezus jest zainteresowany Tobą. On Cię kocha. A ja tak, no dobra, jestem sobie gdzieś daleko, ale nie jest w moim życiu. Nie? I potem mi dał wyprawkę, pendrive. Na tym pendrive filmy chrześcijańskie i muzyka chrześcijańska. No i tak sobie po kolei najpierw oczywiście odrzuciłam, potem mieszałam jeszcze ze swoją muzyką, którą w międzyczasie słuchałam, a potem już tylko tą słuchałam muzykę. Filmy tam sobie oglądałam po kolei. No i w pewnym momencie sobie obejrzałam film doktora Covinda Wiek Ziemi i to po prostu wybuchło coś w mojej głowie. Ja mówię, jacie, ja zostałam normalnie okłamywana przez całe życie, nie? Ten świat po prostu wrzucili mi gdzieś tam do mojego mózgu i stwierdzili, że tak ma być, a to wcale tak nie jest, nie? I gdzieś tam zobaczyłam te wszystkie szczególiki, które Bóg faktycznie włożył i które Bóg wprowadził do naszego życia, a my tego nie widzieliśmy, nie? I wtedy właśnie zrozumiałam, okej, dobra, ja chcę. I ja powiedziałam tą regułkę razem z tym doktorem Owindem, tak? On jeszcze chyba wtedy nawet nie był narodzony na nowo, nieważne. W każdym bądź razie Duch Święty u mnie zadziałał. U mnie zadziałał, tak? I ja wtedy poczułam obecność Boga w sobie. A wtedy zaczęłam pokutować, ryczałam, nie wiem, z pół godziny, godzinę. I ja czułam obecność Boga w sobie. Czułam Jego miłość. Ja mówię, nieważne co się wydarzyło, nieważne co będzie, ja już wiem, że nigdy nie będzie tak, jak było kiedyś. Wszystko zostało odcięte. I od tej pory ja po prostu szłam do przodu, tak? I mówię, Boże, jeżeli istniejesz, przyjdź i zmień moje życie. To były moje słowa modlitwy. No niby takie proste, tak? Ale to było prawdziwe z serca. I wtedy Bóg przyszedł i zmienił moje życie. I ja zaczęłam chodzić znowu do innego kościoła z moim bratem. I tam weszłam do przodu. Porozmawiałam sobie z tym pastorem. Pomodliliśmy się z olejkiem. I jak się pomodliliśmy z tym olejkiem, to wiedziałam, że już nie ma drogi powrotnej, tak? Nie wiedziałam, co ja mówię, bo ja w sumie tak angielskiego za bardzo nie znam super. Tak znam, wiecie,
że znam. Ale nie umiałam go za bardzo używać. I ja w sumie nie wiedziałam, co ja powiedziałam, ale wiedziałam, że od tej pory już nie ma powrotu, nie? Że to, co się wydarzyło do tej pory, to już jest koniec. I wtedy zaczęłam żyć z Jezusem. I wiedziałam, że wszystko, co ja robię, to będzie dla Niego. I od razu zaczęłam mieć pragnienia w sercu. Na zasadzie, że chcę kupić gitarę. Wiecie, ja grałam na gitarze, jak miałam 12 lat, skończyłam grać, tak? Miałam 6, 12 i koniec. Skończyłam szkołę muzyczną i mówię, okej, dobra, starczy, nie? ale gdzieś tam było to pragnienie, jak się na nowo narodziłam, bo Duch Święty mi znowu zbudził pragnienia. I mówię, dobra, idę, Rafał, nie wiem za co, ja kupię tą gitarę. Przyjechałam z tą gitarą do kościoła, ja mówię, jak chcę grać na gitarze. A on tak na mnie patrzył, a co umiesz grać? Nic. Nic, totalnie nic. Ja po prostu przyniosłam gitarę, ja mówię, jak chcę grać. I oni mi pokazali 3 akordy, tak? Uczyłam się od zera w sumie. Wiecie, bo snut się inaczej gra. To jest co innego. A akordy to jest co innego, nie? I ja mówię, dobra, no to zaczynamy. I uczyłam się z Duchem Świętym, tak? Potem miałam jakieś inne pragnienia, Duch Święty je realizował. I tak powoli do przodu, nie? I z każdym dniem było tego coraz więcej. I w pewnym momencie wiedziałam, że gdzieś jako właśnie w świecie, jak jeszcze żyłam, zamroziłam swoje emocje i uczucia. I Duch Święty zaczynał je rozbijać. Zaczynał je rozbijać dlatego, że pokazywał mi miłość swoją do mnie. I pokazywał mi tą miłość właśnie przez innych ludzi, nie? Bo to było też tak, że wiecie, że jak ja po prostu uczułam się sama, to ja się zamykałam w sobie i ja mogłam ryczeć godzinami i myśleć o śmierci, tak? I co z tego, że miałam depresję, jak po prostu tego nie było widać na zewnątrz, bo na zewnątrz jak się wychodziło, to maseczka, nie? Uśmiech. Wszystko jest okej, nie? I ludzie tego nie widzieli dookoła. Nawet w sumie teraz ostatnio, jak byłam w Cieszynie, to jak im mówiłam, że miałam depresję, to oni się tak na mnie patrzył. Serio? No tak, no było. Ale pojechałam ostatnio też do Gliwic i było takie stwierdzenie. Skoro Jezus jest życiem, tak? Jezus mieszka we mnie, to ja jestem życiem. To były 3 zdania. I ja zrozumiałam, że Jezus jest życiem, to dlaczego ja myślę o śmierci? I znowu coś wybuchło i znowu ryczałam po kilkanaście minut. I w każdym komórce mojego ciała poczułam, jak jest po prostu Bóg realny i prawdziwy. I Jego moc sprawiła, że ja już jestem wolna. Że ja już nie czuję potępienia, nie czuję odrzucenia. Wiecie, są różne trudne sytuacje, tak? Każdy z nas pewnie przeżywał, jak tutaj siedzimy, setki takich sytuacji. Może nie takie jak ja, ale każdy ma inne, tak? No i w tych właśnie momentach, kiedy jest ciężko, nie widać tego. Dopiero jak jest po, to jest fajnie. I można opowiadać, jak Bóg działał w naszym życiu. I jak było niesamowicie. Ale w tym kulminacyjnym momencie wcale nie jest tak lekko. I wtedy właśnie, jak tutaj przychodziłam, tak? Kulminacyjny punkt. I zaczęłam płakać. I wszyscy zaczynali mnie tam pocieszać i rozmawiać ze mną. A ja mówię, nie, ja muszę płakać. Ja muszę płakać. Coś się we mnie rozbijało, tak? I to było niesamowite, bo wiecie, bo to był właśnie ten zaczątek tej burzy na całej warowni. I warownia runęła. I teraz jestem wolna w Chrystusie. I wcześniej, jak nie miałam miłości jako dziecko, a teraz jej doświadczam jako osoba dorosła. I wcześniej miałam pragnienie, żeby kogoś poznawać, ale to nie było prawdziwe poznanie, tak? Wcześniej nie miałam poznać nawet siebie. Dopiero teraz próbuję właśnie odkrywać wszystkie rzeczy, które są właściwe, które Bóg włożył do mojego serca. Bo wiecie, bo te pragnienia i marzenia, one nie są włożone tylko po to, żeby zostały na dnie, tylko po to właśnie, żeby je realizować. I ja dopiero pół roku temu odkryłam, tak, już jestem 6 lat na nowo narodzona, i dopiero pół roku temu odkryłam, że jakie mam marzenia i pragnienia.
gdy wcześniej nie wiedziałam. I wcześniej też nie wiedziałam, do czego mnie Bóg powoływał. Tak? Kilka miesięcy później, po nawróceniu, jak przyjechałam do Cieszyna, było tak, że skończył się list do Rzymian, 8 rozdział. Przyjechałam, był list do Rzymian, 8 rozdział. I to jest zbieg okoliczności? Nie. Potem zaczynałam odkrywać to, co chcę robić. Oczywiście, że nie wiedziałam. No i coś tam malowałam, remontowałam też kościół, bo tam akurat były remonty. No i coś tam szlifowałam, coś tam robiłam przy tych ścianach. No i w pewnym momencie mówię, dobra, no to trzeba coś robić, ale ja nie wiem co. Ja przyjechałam, szukam pracy, ale tak nie wiem, co ja chcę robić. No i znalazłam inną pracę. I po tej pracy, wiecie, pojechałam znowu do Wrocławia i tam w tym Wrocławiu zrozumiałam tak, bo ja chcę tam być. Ja nie wiem dlaczego, ale ja chcę tam być. I tam zobaczyłam dziecko, małe dziecko. Ono sobie szło ulicą. Ja się modliłam na językach. I dziecko popatrzyło mi w oczy w oczy. I ja podeszłam do tego dziecka, podałam mu rękę. Podałam mu rękę i powiedziałam, nie bój się. Rodzice się wystraszyli oczywiście, bo nie wiedzieli, kim ja jestem. Podeszłam do rodziców, powiedziałam kilka zdań. I chodząc właśnie po tych ulicy, ja zrozumiałam, że ja chcę pomóc tym ludziom. Wiecie, ja wtedy przeżyłam prawdziwą, głęboką miłość do tych ludzi. Ja mówię, ja nie wiem, co ja mam zrobić. Oni wszyscy giną. Oni wszyscy giną. I ja nie wiem, co ja mam dla nich zrobić. Ja chciałam im pomóc. Ale nie wiedziałam jak. I po pewnym czasie znowu pojechałam do tego Wrocławia i znowu odkryłam coś innego, nie? No, takie dziwne miasto. Tam były i najgorsze chwile w moim życiu, i najlepsze chwile w moim życiu. Tam doświadczyłam właśnie tego chrztu w Duchu Świętym, gdy też nikt na mnie rąk nie nakładał, tylko ja obecność Bożą przeżyłam sobie. Normalnie aż ogień w rękach mi się palił. Tak mocno czułam obecność Boga w sobie. Ja wiedziałam, że już nic nie będzie takie samo. Nic. I wiecie, ja wiedziałam, że to był chrzest w Duchu Świętym, ale ja się bałam mówić na językach. To była kolejna przeszkoda. Ja wiedziałam, że ja mogę, ale ja wiedziałam, że ja się boję. I po pewnym momencie jakby rozbijałam to w komorze. Rozbijałam to z Bogiem. I wtedy właśnie jak modliłam się, to przychodziły takie fale, wiecie, takiej obecności. I raz było fajniej i modliłam się na językach, a potem znowu gdzieś tam cisza, nie? Potem zrozumiałam, że to nie jest tak, że Duch Święty cały czas jest we mnie. I ja mogę go cały czas używać. Mogę używać tych darów, które Duch Święty mi dał. I dopiero jak ja to zrozumiałam, ja dopiero do tego doszłam, nie? I wiecie, i to były kolejne kroki. Kolejnym krokiem był chrzest wodny. Po tym wydarzeniu się okazało, że jakby wszystko z ciemności nie ma do mnie dostępu, bo krzyż oddziela to, co się wydarzyło przed zbawieniem, to, co się wydarzyło po zbawieniu. I ten moment zanurzenia to było właśnie zanurzenie w śmierć Jezusa na krzyżu i zmartwychwstanie z Nim. I też to autentycznie przeżyłam w duchu. I możecie myśleć, że to tylko taka historia, ale faktycznie można przeżyć śmierć i zmartwychwstanie w Duchu Świętym. Możecie to odczuć. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to módlcie się, żebyście to mogli odczuć. Bo to jest niesamowite. I jak już właśnie odczułam takie rzeczy, stwierdziłam, dobra, no to idę do przodu. I kolejne spotkania, kolejne sytuacje. Ja bym mogła wam opowiadać mnóstwo świadectw, jak Bóg działał w moim życiu, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że On pokazał, jak było kiedyś, a jak jest teraz. Teraz nie ma takich rzeczy, do których nie mogę przejść. Nawet jak byłam osobą już nowonarodzoną, tak? Były różne sytuacje i ja byłam gdzieś na dnie i nie mogłam sobie z tym poradzić. A teraz Duch Święty jest ze mną i ja wiem, że nieważne, co się będzie działo, ja jestem w stanie iść do przodu. Bo On jest ze mną. Wcześniej myślałam, dobra, no to Bóg jest. Ale ja byłam oddzielona gdzieś myślami. Wiecie, mój umysł był rozdwojony.
ja myślałam, że Bóg jest we mnie, ale jest też obok, ale ja nie jestem Bogiem, tak? Ja nie jestem z Nim, ja w ogóle jestem gdzieś obok. I dopiero tutaj, właśnie w tym kościele zrozumiałam, że tak jest. Że ja i Bóg jedno jesteśmy. I właśnie w Gliwicach poznawałam tą tożsamość. I odkuwałam się właśnie z tych wszystkich myśli moich, tak? Które gdzieś tam były z przeszłości pokrążone taką spiralą. Spiralą różnych zaburzeń, tak? I wiecie, wystarczyła jakaś jedna myśl z przeszłości i ja od razu leciałam. I po co? No i teraz właśnie jest tak, że jestem tutaj z wami, w Warszawie. Przyjechałam i patrzę się, no dobra, setka osób ponad. No, trzeba uciekać. Wiecie, ja się bałam relacji z ludźmi. Ja po prostu ludzi się bałam, tak? Już byłam tak mocno poraniona, że ja mówię, no to co teraz? No to najlepiej tył zwrot i uciekać. A gdzie? Nie wiem, za granicę może. No bo znowu, no bo gdzie? Zarobić trochę, odkuć się, tak? Żeby nie przejmować się niczym. No i Artur mi mówi, ale ty musisz przebywać z ludźmi. Wiecie, to wcale nie jest proste. Ale właśnie dlatego, że to nie było proste, to ja zdecydowałam, że ja to chcę. I właśnie to mnie uwolniło. I to spowodowało, że jestem teraz wolną osobą. I mogę tutaj stać na tym miejscu i mówić wam, jaki Bóg jest wspaniały, jaki jest potężny. I Bóg jest faktycznie miłością. Amen. Amen. Amen.